czytałem wasze komentarze i z nich wynika, że nie potrafię grać w Minecrafta. Potrafię grać w Minecrafta, okej? Okay? I żeby to udowodnić, zrobię dzisiaj największą farmę melonów, jaką kiedykolwiek widzieliście u kogokolwiek. A oprócz tego na koniec zamienimy ten piękny secik żelazny na diamentowy. Udowodnię wam, że potrafię grać w Minecrafta. W ogóle zobaczcie, zmieniłem skina. Teraz wyglądamy w ten sposób. Te. Może nie wyglądam teraz zbyt groźnie, no ale co tam. W ogóle jak wam się podoba moje nowe miejsce, w którym będziemy mieszkać? Na mnie wygląda dosyć soczyście. Co ten handlarz robi? Czy ty spaliłeś drugą ramę, gościu? Czemu spaliłeś drugą lamę? Ja ci muszę uwolnić od tej. Czekaj, o! Sorry, o sorry, ale dzięki za smycz. Naprawdę, nie chciałem tego robić, poważnie, uwierzcie mi. O, mamy te piękne bagna chyba z tego co mi się wydaje. I czemu tu jest aż tyle wody tu jest w tych bagnach? Wygląda na to, że pójdziemy na jakąś przygodę. Może znajdziemy jakąś fajną wioskę czy coś w tym stylu, żeby zdobyć nasiona. Bo nie wiem szczerze mówiąc jak zdobyć inaczej nasiona melona, jak nie idąc do wioski. Chyba lepiej będzie jak skraftuję łódkę. Chyba tak, tak, to się robiło, dokładnie. No, więc wielu z was mówiło, że ja nie umiem grać w Minecrafta, ale słuchajcie, ja się dopiero uczę grać w Minecrafta. To nie jest tak, że będę wiedział wszystko o tej grze od samego początku. Nie czytałem miliona tutoriali, nie czytałem miliona różnych poradników, jak grać w Minecrafta. Po prostu włączyłem i zacząłem grać. Zium, zium, bęk, bęk, barabum, bęk. Piesek! Ty, piesek! Dobra, słuchajcie, mamy misję. Bierzemy tego pieska. Piesku? O, jest nasz najlepszy przyjaciel na zawsze. Mamy Ajimet nawet dodatkowo. Nazwiemy cię Gilbert. Dobra? Obiecuję, że zbuduję ci najpiękniejszą budę na świecie. Sorry, Gilbert. Cześć, Kenzo. Co tam, Kenzo? Ciebie słuchaj. Gilbert, nie bądź taki zazdrosny. Co? Co? Kolejny! Jest, mam kolejnego! Ale mam teraz armię psów, co wy gadacie? I one podobno one walczą, nie? No ale dalej musimy znaleźć wioskę. To co to jest? Co to jest za biom? To są wszystko trzciny, czy co? Przecież tam nie ma wody na środku, to nie jest trzcina, prawda? Ej, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Co to jest? A, to słonecznik. Patrzcie na to. Tara! Tara! Konia mamy! Będziemy... Jaki śliczny mały konik! O ja! O, jest! Jest, udało się. I co teraz? Czy musimy się utrzymać jakoś tu? Czy to nie powinna być jakaś minigra po prostu, że jakby musimy coś grać, żeby go... O, to wszystko. I teraz chyba siodło i... Tak, możemy jeździć na koniu! Ale kozacko! Kto nam teraz podskoczy, co? Kto nam podskoczy? Znaleźliśmy wioskę! Jest wioska! Patrzcie na to! Jest wioska, ale jakaś dziwna. Jest! Mamy wioskę! Z tego co pamiętam, inaczej wyglądały wioski w Minecrafcie. I co my tutaj mamy? Jacy dziwni villagerzy w ogóle. Dobra. Czy znajdziemy tutaj melony? Dobra. No nie! Żadnych melonów. Beznadziejne, bezużyteczne rzeczy. Po co to w ogóle jest? Czyli musimy znaleźć jakąś inną wioskę. Gdzie jest? Czemu wy mnie bijecie? Czemu wy mnie bijecie? Ej, czemu wy mnie bijecie? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Zaraz, 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 koniec, koniec, koniec. Nie bijemy się. Stop, 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 stop. Czemu wy mnie atakujecie? Co ja wam zrobiłem? Powiedzcie mi. Co ja ci zrobiłem, gościu? Czemu wy do mnie strzelacie? Ja wam nic nie zrobiłem. Ja myślałem, że jesteście mili. Ja myślałem, że wioski są miłe. Co jest? Ilu was tu jest? Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Czemu oni do mnie strzelają na kaman? No ja nie chciałem. Ja wam nic nie zrobię. To przez to, że ukradłem coś ze skrzynki, serio? Dobra, z tego co piszę w internecie, to jest jakaś wroga wioska czy coś takiego, która właśnie jest do walki. Pół serca. O, pół serca mam, come on. Wroga wioska, skąd ja miałem wiedzieć, że to jest wroga wioska? Przecież normalnie mnie przywitali, w ogóle do mnie nie strzelali na samym początku. Czemu muszę się zawsze się pakować po takie kłopoty, no come on. Ilu was jest? Tylu na jednego? Wszyscy? O, udało się. Chyba ich rozwaliłem wszystkich. Czy mój koń ma się dobrze? Koniku. O nie, kolejny, no kolejny, zostaw mnie. Nie ma konia. A, wy cholerne skurczyzyny, no. Zabiliście mi konia. Zobaczycie, zemszczę się, okej? Okay? Zemszczę się na was. Jeszcze tu wrócę. Jeszcze tu wrócę. Co wy, kurde, zabijałem wam tylu braci, a wy... dobra, szkoda gadać. O, cholera jasna. To była dosyć intensywna walka, nie? O nie! Nie mówcie, że zginę teraz od pająka. Nie, 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 zginąłem od twardego lądowania. Zginąłem od twardego lądowania. I jesteśmy na samym początku, prawda?
Dobra. Szukamy, gdzie to było. No więc mądry, ja oczywiście nie zacząłem nagrywania i przez to niestety ominęło was znalezienie wioski, ominęło was także znalezienie moich itemów, bo szedłem po kordach, szedłem po nagraniu po prostu. Ale znalazłem wioskę, jej! Znalazłem wioskę i słuchajcie, jest tu dużo przydatnych rzeczy. Pozbierałem trochę siana, pozbierałem trochę chlebów, żeby mieć na podróż i tak dalej. Widzę, że jest tutaj dużo dobrych villagerów, ale z tego co widzę nie mają melonów, a przyszliśmy tutaj przede wszystkim dla melonów. Co wy w ogóle robicie, jakby nie macie melonów? Zbieram te stogi siana, bo z tego co wiem, to z nich jest bardzo dużo siana, które zamienimy sobie potem na chlebki. Nie wiem dlaczego nie mają melonów. Halo! Ludzie, czemu nie ma melonów? Oddawać wszystkie melony, które macie. No to sorry, ale idziemy dalej w dalszą podróż, bo tak jak powiedziałem, mamy zrobić farmę melonów, to zrobimy farmę największych melonów. Największych melonów, jakie istnieją. O, tam jest jakaś wioska, zaraz, tam jest jakaś wioska. Proszę, powiedzcie mi, że macie melony, proszę. To nie są melony, gdzie wy, kurde, mieszkacie? Są melony! Tak, w końcu tyle czasu i mamy melony. Słuchajcie, normalnie w zamian za te melony zamieszkam z wami. W końcu nam się udało, dawaj te melony, tak. No i teraz, moi mili, słuchajcie, możemy w końcu zrobić farmę melonów. Największą farmę ever. Och, w końcu. Słuchajcie, plan jest taki, że... Czemu jestem poza domem? Wyrzucili mnie z chaty. Plan jest taki, że pierwszą rzecz, jaką robimy, to budujemy sobie domek, ale to nie będę was zanudzał, więc zrobimy... Potniemy to jakoś, żeby był miarę fajny montaż i tyle. Okej. Właśnie mój dom został NIE! O ty gnoju jeden. Także dom został już skończony, tak jak mówiłem. Wchodzimy do domku. Pierwsze co widzimy tutaj to są crafting table oraz piękny kwiatek, żeby było ładnie, żeby była równowaga, żeby nie było aż tak brzydko. No i tutaj mamy, słuchajcie, miejsce składzik. Składzik, składownie. Tutaj w tym miejscu znajdują się różne nasiona i różne pochodne nasion po prostu. Jabłka jakieś i tak dalej. Tutaj znajdują się takie rzeczy jak dirt, bruk i tak dalej. Tutaj znajdują się drewniane rzeczy. Tutaj znajdują się wszystkie z mobów rzeczy. A tutaj się znajdują rzeczy takie najważniejsze, jak jedzenie, jak iron, jak żelazo, jak diamenty jeszcze dzisiaj. I tak to mniej więcej na tą porę wygląda. Tutaj natomiast, jak widzicie, jest piękne piecyki, piękna kotłownia, czy jak tam to nazwać po prostu, wypalarnia. Można sobie usiąść w każdej chwili, odpocząć, poczekać aż się wszystko wypali, wiecie, jest wszystko fajnie, wygodnie, pięknie. A na górę schody prowadzą nas oczywiście, tak jak dobrze wiecie, do sypialni, w której też jest piękny kwiatek, żeby zachować równowagę tutaj, wiecie, żeby aura i tak dalej, wszystko było w porządku. No i domek prezentuje się właśnie w ten sposób. No jeżeli chodzi o Nie. Powiedziałem nie. Nie. No, giń. Jeśli chodzi o zewnątrz, no to prezentuje się w ten sposób. No, myślę, że ładnie, nie wiem, coś mi jakby przypomina. Nie wiem do końca co, ale słuchajcie, nie wiem, dobra. Nieważne. Teraz nadeszła pora, żebyśmy zrobili, słuchajcie, farmę melonów. Największą farmę melonów ever. Także będziemy potrzebować dużo nasion i będziemy potrzebować na pewno motyki, które musimy zrobić. Okej, wygląda jakby było w miarę dobra ilość miejsca. No i teraz zacznijmy. Zaczynając od miejsca na wodę. To w końcu ma być największa farma melonów, nie? To trzeba to wydłużyć. Jeszcze trochę, dobra. Okej, trzeba napełnić wszystkie kanały wodą. Teraz, w tym momencie, więc... To będzie prosta sprawa teraz już. Kiedy jest nieskończone źródełko, to teraz... O, teraz tylko trzeba to wszystko tutaj rozstawić. Powoli, pojedynczo. Także słuchajcie, mamy naszą farmę. Jest, udało się w końcu, dorosły nasze melony. I mamy pierwsze melony, które tutaj...
Mam zamiar zebrać. Tak, dawajcie mi melony, dajcie mi melony, bo potrzebujemy. Więc postanowiłem, że poczekam trochę dłużej. Wyrosły już pierwsze melony, ale pokażę wam całość dopiero kiedy posadzę wszystko i nasze melony zaczną rosnąć. Więc w trakcie budowania kopalni i czekania, aż moje melony porosną, wydarzyło się coś bardzo dziwnego, ponieważ na górze pojawił się jakiś najazd i zaczęły do nas przychodzić ci przeciwni villagerzy, którzy, nie dość, że ja jestem za blisko, słuchajcie, miasta, okazało się, i oni przychodzą do nas. Najpierw do miasta, potem do nas, więc niestety musimy się ich pozbyć. Pasza, wąt, no, stąd. O nie, co jest? Znowu ten wielkolud! Tylko, że teraz on jest obok mnie! Nie! Co? Pół życia! Wielkolud mi zabrał pół życia! Na jedno uderzenie! Jest! Rozwaliłem go! Rozwaliłem tego wielkoluda! Co to tylko ten? I co? Dwóch najeźdźców jeszcze zostało do rozwalenia. No. I co? Koniec? Jeee! Bohater wioski! Wyzwanie ukończone! Najazd! Zwycięstwo! Udało się! Zwyciężyliśmy i co? Dostaliśmy coś? Wioska na przykład znowu żyje? Nie? To co ze mnie za bohater, jak wszyscy umierali w wiosce? A, super, ale jestem bohaterem. Czas pozbierać. Zbieramy melony. Zobaczmy, ile będziemy mieli po zebraniu jednego całego. Zbieramy. Ej, dobra, będziemy mieli więcej. Będziemy mieli 10 staków. 10 staków, myślicie? No, to teraz to nam jedzenia już na pewno nie zabraknie. Ach, w końcu. Nie umrzemy z głodu. Melon. To co to jest? Bohater wioski? Napiszcie mi w komentarzu, co oznacza ten bohater wioski. Zbieramy tak, żeby wybrać wszystkie, tak jakby, które wyrosły w tamtym czasie. Czekałem sobie 3 godziny na to. Okej, 3 godziny czekałem na to, żeby wyrosły wszystkie melony. Uwaga i 3, 2, 1! Koniec zbierania melonów, mamy wszystkie. Mamy wszystkie zebrane melony, jakie były, tylko możliwe do zebrania. Tutaj, o, tych na przykład jeszcze nie zebrałem, do których, no i tych już nie będę zbierał, ponieważ one wyrosły w międzyczasie, kiedy zbierałem tamte. Uwaga, ile mamy melonów w inwentory? 3, 2, 1! O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 19 staków melonów! 19 staków melonów na jedno zebranie! Wiecie, co zrobimy z tymi melonami, nie? Zamienimy je na pełne melony. No, i w ten sposób będziemy magazynować melony. No to teraz zostało jeszcze, tak jak wam obiecywałem, idziemy do kopalni i znajdziemy diamenty! Znajdziemy diamenty i wam, tak jak mówiłem, zrobimy, słuchajcie, diamentową. Znajdziemy diamenty w tym odcinku. Jest! Jest! Udało się! Diament jest w końcu! Tyle kopania. Zaraz wam pokażę, ile kopałem, żeby znaleźć tego głupiego diamenta. Dobra, ile my mamy diamentów tutaj w ogóle? Ile mamy diaksów? Dobra, są 4. Są 4. Jest na 5, tu nie ma. 6. Tu już nie ma. 6 diaksów, tu już i tak jest spoko. 7. 8. 8 chyba. Chyba 8, nie może być więcej, nie? Tu już nie ma. Tu też nie ma. Dobra, to wygląda na to, że jest 8. 8 diamentów. O, w końcu. O Boże. Tyle szukania. Chodźcie do taty. Chodźcie do taty. O tak, diamenty! Osiągnięcie, jest! Dało się. Wiem, że mógłbym ich nie wydobywać wszystkich i tak dalej, ale dobra, te już zostawię. Na enchanting. Mamy 6 diaksów, zrobimy sobie 2 kilofy. Idealnie. Zobaczcie na to, ile, jak to się ciągnie. Ile tego jest. To jest powalone, jak długo. Ja szukałem jednych diamentów. Nie wiedziałem, że aż tak długo się szuka diamentów. Ogarnijcie, popatrzcie, jakie to jest długie. Yeah. Jest, już dochodzimy do końca. Oho, musimy zrobić nową skrzynkę na pierdoły. Jest powierzchnia. Zróbmy to. Uwaga. O tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie. Na razie, ho. Cześć. Hejka, pamiętaj, żeby zasubskrybować, by być na bieżąco. I jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, sprawdź wcześniejszy odcinek, bo był naprawdę zarąbisty. Więc widzimy się jutro. Yo!